Dzisiaj coś nowego, czyli będziemy odtwarzać domy z The Sims 2 do The Sims 4. Także jesteśmy już w The Sims 2. Tutaj oczywiście moje wspomnienia z dzieciństwa wróciły od razu, jak to zobaczyłam. W tym odcinku wydaje mi się, że będziemy odtwarzać dom najpopularniejszej rodziny w Simsach, najbardziej rozpoznawalnej, czyli będziemy robić dom ćwirów. Także zobaczymy na początek, jak ten dom wygląda w The Sims 2 i sobie tutaj zrobimy jakieś screeny, żeby porównywać to od razu w The Sims 4 z tymi pokojami, które ja robię. Także wchodzimy sobie do tej rodziny. Ach, Boże, Cassandra zakochała się w Donie i chce wyjść za niego za mąż. Może czuły gest mógłby pomóc stworzyć im solidne podstawy tego związku. Cassandra, nie jesteś pępkiem świata. Dzisiaj robimy twój dom, ale w The Sims 4. Dobrze, także dotarliśmy do domu. To jest parcela 30x30 w The Sims 2. Czy w sumie 3x3 w The Sims 2, czyli to tak jakby 30x30 parcela w The Sims 4. Także tak się ten domek prezentuje w The Sims 2. To jest taki w sumie kloc. No nie jest zbyt ładny jest ten dom. Nie jest zbyt piękny, ale jest bardzo kultowy i przez wszystkich chyba simomaniaków znany. Tutaj zdecydowanie można zauważyć jakieś krzywe okna. Tutaj, jak widzicie, trwało jakieś tam wesele, przedweselne przygotowania. Tutaj mamy cmentarz. To było bardzo creepy moim zdaniem. Jak byłam malutka, miałam 8 lat. Bałam się grać w Simsy 2, bo były dla mnie jakieś takie straszne, powiem wam. A Simsy 4 to jest taka kreskówka, to jest takie, to nie ma czego się bać, tam nawet włamywaczy nie ma. Dobra, koniec gadania o moim dzieciństwie, które było dawno temu. Zobaczmy, jak ten domek wygląda w środku. Dobra, także na dole mamy tutaj bardzo duży hall, mamy tutaj kuchnię, mamy tutaj jadalnię, mamy tutaj salon. Dosyć duże są te pomieszczenia i dosyć mało w nich jest rzeczy, także nie będzie chyba problemów w Simsach 4 z odtworzeniem tego. Idąc do góry, no to oczywiście mamy 3 sypialnie, 2 łazienki, no i oczywiście korytarz ze schodami. Później na kolejnym piętrze mamy taki gabinet, tutaj jest tylko sztaluga wstawiona, więc w sumie niezbyt tutaj dużo do roboty jest. No i mamy jeszcze na samej górze balkon prowadzący do teleskopu. No i tutaj mamy taki zielony dach. Ten dach to jakiś taki, powiem wam, Sims 2 nie oferowały dużej ilości dachów, dlatego dach jest taki, jaki jest. Jest bardzo brzydki. Dobra, koniec gadania o tym domku. Teraz ja robię screeny, a wy ze mną z przyszłości przenosimy się do The Sims 4, gdzie właśnie sobie ten domek odtworzymy. Także jesteśmy w The Sims 4 i teraz zrobimy sobie tutaj ten sam domek. Nie będzie on jakiś piękny, tutaj mam laptopa, żebym się wzorowała na tym domku, także gdybym patrzyła w tamtą stronę, no wiecie już dlaczego. Także zaczynamy, oczywiście zaczniemy od budowy naszego domku z zewnątrz. Także lecimy. Nie liczyłam kratek w tamtym domku. Mam nadzieję, że zrobię to tak intuicyjnie. Najwyżej to w czasie, w trakcie budowania później zmienimy. Na początku musimy oczywiście dać kloca. Mniej więcej takiego. Dobra, także mamy naszą bryłę. Teraz wypełnimy ją sobie ścianami. Tutaj w The Sims 2 była tylko jedna wysokość ścian, więc możemy sobie przyjąć, że ona była taka najmniejszą sobie damy. Czemu to się odsunęło? Dobra, to oczywiście musimy podnieść do góry. Mi się wydaje, że tak na tej wysokości można by było zostawić. Tutaj sobie skopiujemy, bo tak samo wygląda ten domek tutaj. I teraz zaczyna się drugie piętro. To drugie piętro miało taki specyficzny kształt. Tutaj na dwie kratki tak wystawało. I tutaj było już normalnie. Ale to było trochę mniejsze niż ja tutaj buduję, więc chyba to będzie takie coś. Także mamy tak w miarę naszą bryłę już gotową. Dobra, to na pewno było mniejsze, bo teraz widzę, że tutaj jest takie mniejsze. Tutaj na pewno był balkon. I to było chudsze. I tutaj na samej górze będzie balkon, więc ja sobie tutaj od razu zaznaczę takimi płotkami. Spróbuję to zrobić tylko z rzeczami z gry podstawowej, ale nie obiecuję, że mi się uda. Więc sobie damy taki na przykład płot na razie. Nie ma tutaj takiego ładnego. W The Sims 2 był taki ładny płot właśnie czarny. Bardzo podobny do takiego, już wam pokazuję jakiego. Do tego o, tylko że on był trochę większy. No i to idealnie by tu pasowało, gdyby to było trochę większe. No ale nie mamy niestety takiego czegoś, więc musimy sobie radzić jakoś inaczej. Więc będzie taki brzydki. Chociaż jak ten domek jest brzydki moim zdaniem z dwójki. Dobra, teraz będziemy sobie robić dach, ale ten dach jest dosyć specyficzny. Jest tutaj takie coś. To jest jakby takie coś. Tylko ten dach jest trochę wyżej. I teraz tak, bardzo dziwna rzecz, nie wiadomo z jakiego powodu. Tutaj ten dach jest jakby tak i on jest trochę wysunięty w tą stronę i on jakby tak trochę wystaje. Jakoś tak. No dobra, powiedzmy, że jest ok. Nie wygląda to na to ciekawie, no ale dobra. I tutaj jest najgorszy klos, jaki można postawić, czyli takie coś jest. Kompletnie tego nie rozumiem, czemu to takie jest. Jeszcze to jest takie wysokie i jeszcze jest pociągnięte w taki sposób i tak się prezentuje ten dach. Czy to wygląda jak ten domek? No tak.
średni, bym powiedziała. Dobra, zmniejszymy to, bo mi się to nawet nie podoba. Oczywiście dajemy sobie dachówki zielone. Weźmiemy sobie może takie, no dosyć podobne, a może te bardziej. Nie, te są za zielone takie, a ten jest taki idealny kolor. Jeszcze damy sobie takie obrzeża tutaj. Dobra, coś czuję, że ten dom ja trochę za długi zrobiłam, więc dobra, od razu sobie to skrócimy go. Tylko zaraz ten dach będę musiała poprawiać, no fantastycznie. Już wygląda lepiej, wygląda jak kloc totalny. Tutaj w tym miejscu jest komin i damy sobie od razu tutaj takie kafelki. Te kafelki są takie brązowe, to możemy sobie użyć w sumie tych. Tutaj są brązowe, tutaj są takie czarne, więc dobra, sobie damy czarne. Dobra, gites. I teraz będziemy malować ściany. Te ściany to jest typowy, brzydki, kurde, kamień. Dobra, ten chyba pasuje najbardziej. A fundamenty są takie ceglane, więc sobie damy ceglane fundamenty. I teraz musimy zrobić wejście do domku. Wejście to, jak widzę tutaj, to są takie dwie kratki. I tutaj od razu użyjemy płotu. Wiecie co? Chyba mamy problem. Bo tutaj powinny być schody na 3, a my mamy na 4. Czyli musimy teraz... Ojej, musimy teraz wszystko tutaj w tą stronę dać. Szybko poszło, na szczęście. Także teraz jeszcze musimy sobie dać jakieś tutaj schody. One są takie dosyć czerwone. Ja tu widzę taki czerwony brąz. Dobra, damy sobie taki na razie ten brąz. I jeszcze sobie musimy tutaj zrobić obręcze czarne. Jeszcze fundamenty sobie chyba obniżę, bo jakieś takie za duże są. Dobra, zrobimy sobie tutaj ścieżkę. Tutaj zrobimy sobie też takie coś. Bo tutaj tak w Simsach 2 był taki właśnie chodnik. Musimy sobie dać ogrodzenie całej długości. Dobra, mamy płot i teraz musimy sobie znaleźć jakąś furtkę. Furtka była pojedyncza, więc sobie damy pojedynczą. Tutaj oczywiście w tym miejscu była skrzynka pocztowa. Jeszcze tutaj damy sobie też kosz. Dobra, i teraz możemy sobie tutaj jeszcze dać lampeczki jakieś, bo tutaj na pewno były lampeczki. Dobra, teraz będziemy robić kwiatki w tym miejscu. Także sobie damy tutaj jakieś. One były takie białe. Dobra, damy sobie takie. Bo to były właśnie takie placki. Placki kwiatków. Dobra, i teraz na tej parceli mamy z przodu dwie takie wierzby. Czy my mamy wierzby w tych Simsach? Mamy wierzby, tylko one są takie dosyć większe. Także tutaj będą wierzby takie dwie. I chyba przód mamy gotowy. Jeszcze tylko wystarczy okna dać. Oj, tutaj widzę, że dach jest za długi. Dobra, i teraz będziemy sobie dawać okna. Okna są takie brązowe i są takie kwadratowe. Te mi by najbardziej pasowały tutaj, ale one są za duże. Dobra, weźmiemy sobie takie ze śnieżnej eskapady. Niestety nie uda mi się zrobić z gry podstawowej, bo nie mam takich ładnych okien, w sensie takich bardzo podobnych, więc będę musiała użyć takich. Dobra, tutaj były dwa i tutaj były dwa, tutaj było jedno i tutaj też było jedno. Dobra, w tym domu w ogóle jest bardzo dużo okien, także tutaj jest kolejne okno na tym małym skrawku i tutaj też, czyli wydaje mi się, że po drugiej stronie też tak jest. Na pewno tu są cztery okna. Dobra, to na górę damy mniejsze okna, ale na razie zróbmy te na dole. I teraz lecimy z drugiej strony. W ogóle w jadalni są jakieś inne okna, ja nie wiem po co. Mega dużo tych okien, nie wiem po co. Tutaj są trzy okna koło siebie. Ja nie wiem po co tyle tych okien. Czy to trzeba myć? No nie akurat w Simsach, ale no wiecie. Wiecie o co mi chodzi. Wiecie co? Po co te okna? Jeszcze krzywo są. Aż mnie boli to, co ja widzę. Dobra, także można powiedzieć, że mamy już gotowe. Tylko tutaj jeszcze zrobimy sobie wyjście na zewnątrz. Aha, ono jest na jedną kratkę jeszcze w dodatku. Nie no, fajne, fajne, powiem wam. I tutaj są schody. I tutaj będą drzwi. Teraz musimy znaleźć drzwi w takim kolorze. Dobra, weźmiemy sobie może takie. One są całkiem ładne. Trochę nie pasują kolorystycznie, ale tamte chyba też nie pasują kolorystycznie, więc będą dwa niepasujące kolorystycznie. Także mamy takie coś. I teraz tak, tutaj jest ścieżka do cmentarza. Także zrobimy sobie też cmentarz. Fantastycznie, nie ma to jak mieć cmentarz przy domu. I tutaj są dwa drzewka. I jakieś chojoki tu rosną, znaczy krzaczki. Cztery takie krzaczki. Tutaj, czy tu po tej stronie coś jest? No tutaj widać, że są te rzeczy do ślubu przygotowane, ale mi się tego nie chce stawiać, bo to i tak wszyscy usuwają raczej jak ten ślub się odbędzie, albo i nie, bo u mnie w rozgrywce zazwyczaj się nie odbywał. Damy po prostu drzewko tutaj, które jest. I dobra, mamy skończony domek z zewnątrz, także teraz przenosimy się do środka. Dobra, także teraz będziemy sobie kształtować pomieszczenia. Na początku lecimy z kuchnią. Kuchnia jest mniej więcej tak rozmiarów. Tutaj mamy toaletę, tutaj mamy korytarz i tutaj będziemy robić salon. Jak tu jest kominek, ma dwa w tej grze, czyli mamy chyba trochę dom za duży, czyli jeszcze przydałoby się zmniejszyć go. Dobra, trochę pozmniejszałam, bo za duży był. Dobra, tutaj na pewno jest komin. Teraz będziemy robić na górze tutaj rzeczy. Dobra, tutaj jest tak, ten pokój. Tutaj drugi pokój się zaczyna w taki sposób. Tutaj jest łazienka jedna, tutaj jest łazienka druga, tutaj jest druga sypialnia.
sypialnia. Teraz w sumie możemy sobie postawić schody. No i dobra. W ogóle zawsze się zastanawiałam, dlaczego tu nie ma jakby takiego wejścia na ten jakby taras na górze. Przecież jak tutaj jest zimno, pada śnieg, to przecież, no wiecie o co chodzi, nie? Pada śnieg i no i się wlewa do domu, wsypuje. Dlatego ja sobie zrobię to. Może nie będzie identiko, ale no wtedy przynajmniej będzie jakoś to miało sens większy. Jest bardziej takie realistyczne. Pewnie wszyscy mnie teraz zrozumieją, po co ja to robię. Miało być tak jak w Simsach 2. No, trudno, trudno się mówi. Dobra, także zaczniemy sobie tutaj od po prostu położenia podłóg. Tutaj w tych korytarzach są takie podłogi. Później tutaj w tej łazience jest taka ładniejsza podłoga. Dobra, damy takie coś, bo nie mamy takich kafelek jak tam. W kuchni są mniej więcej takie kafelki. Tutaj są jakieś znowu inne kafelki. Takie coś chyba. No i tutaj już jest jakiś dywan taki fioletowy bardzo. Dobra, nie mamy zbytnio fioletowych podłóg, więc... musimy sobie jakoś radzić. Czy to bardziej przypomina fiolet? No to wygląda na pewno lepiej niż tamto, więc sobie damy to, no wybaczcie, ale nie mamy fioletowych dywanów, a tamten był obrzydliwy. Teraz sobie damy na ściany. Tutaj jest taka boazeria, ten co użyjemy, bo to jest całkiem ładne. Tutaj jest taka też taka boazeria, tylko że z takimi zielonymi ścianami. Możemy sobie dać to w sumie. Damy sobie teraz łuki w tym miejscu i w tym miejscu. Tutaj ten łuk był chyba pojedynczy. Jeszcze tutaj potrzebujemy drzwi do łazienki. Sobie damy takie brązowe. Jeszcze tu między tym a tym było przejście. Było, ale pojedyncze, więc sobie damy pojedyncze. No i dobra, aha, jeszcze nie dałam kafelek do kuchni i do łazienki. W łazience są takie zwyczajne kafelki. W sumie możemy użyć coś w tym stylu. Kuchnia jest w ogóle pomalowana po prostu na biało, więc sobie też pomalujemy na biało. Dobra, także mamy tutaj gotowe, powiedzmy. Wiecie, co zapomniałam? Zapomniałam dać nagrobków na nasz cmentarz, więc sobie je damy. Wstawimy sobie tutaj sparę, żeby było creepy trochę bardziej. Tutaj jeszcze jakieś krzaczki rosły. Tak mi się wydaje, jak ostatnio grałam, tutaj chyba jakieś krzaki były. Tak, tu były krzaki, tu były róże. No, no, także mamy róże i teraz zajmiemy się tutaj meblowaniem domu na pewno. Może zacznijmy sobie od salonu, będzie najprościej, wydaje mi się. Tutaj potrzebujemy czerwonej kanapy i tutaj będzie kominek. Kominek sobie weźmiemy ten. Tutaj jeszcze są półki na książki, więc sobie damy półki, tylko jakieś takie pojedyncze, ładne muszę znaleźć. Dobra, no to jest taka najbardziej pojedyncza, najładniejsza, także damy sobie tutaj. Tutaj na pewno wisiał jakiś obraz, jakiś taki. I tutaj potrzebujemy jeszcze, ja tu widzę, że jest czerwony fotel, także znajdziemy sobie taki sam, o taki. Tutaj był stolik szachowy, był taki brązowy i te krzesła też były takie czerwone, także damy sobie takie, o, wydaje mi się, że pasują. I tutaj jeszcze stało akwarium, ale ja nie jestem pewna, czy ja mam akwarium. Wydaje mi się, że nie mam dodatku z akwarium, więc jakbyśmy sobie to postawili, można powiedzieć, że to jest akwarium, tak jest trochę duże, no bo po prostu zrobimy sobie tak i tutaj damy sobie pod to jakąś taką szafkę, jest taka dosyć jasna, więc sobie damy tak i sobie ją złączymy tak, o, w taki sposób. Dobra, w taki sposób będzie stało to akwarium. Dobra, teraz przeniesiemy się do jadalni. W jadalni oczywiście tutaj jest zasłona na jednym i na drugim oknie. Teraz tutaj jest stół. Stół jest taki brązowy, to możemy sobie dać... brązowy stół sobie możemy dać. I tutaj są takie drewniane krzesła, więc sobie damy drewniane krzesła, kto by się spodziewał. I tutaj stoi taka rzeźba, ale tej rzeźby nie ma, więc damy sobie takiego pana. I tutaj na pewno wisi jakiś obraz, więc damy sobie na przykład taki. Dobra, i teraz lecimy do kuchni. W kuchni są takie blaty. W sumie nie wiem, czy śmiało mogę powiedzieć, że takie same. W ogóle tutaj jest chyba jednak łuk podwójny, bo jakoś tak za dużo miejsca mi to zostało. Tutaj jest szafka i tutaj jest telefon stacjonarny. W Simsach takie rzeczy nie mamy, więc sobie postawimy... No nie wiem, co sobie możemy postawić na to miejsce. A, dajmy sobie taki chlebek, niech sobie stoi. I tutaj powiesimy sobie jakiś obrazik. A, może być taki w kwiatuszki. A jeszcze tutaj potrzebujemy kuchenki i potrzebujemy lodówki. I zlewu. Dobra, tutaj jeszcze widzę, że stoi ekspres do kawy, więc sobie też ten ekspres do kawy damy. I damy sobie tę samą lampę, co była tutaj. I to chyba tyle, co w tej kuchni się znajduje. Dlatego teraz przeniesiemy się do korytarza. Ten korytarz dosyć jest duży. A, jeszcze tutaj okna nam brakuje. Więc sobie damy okno i potrzebujemy tutaj kwiatuszków. Kwiatuszki możemy sobie wybrać takie. Tutaj w dwóch miejscach stoją. Tutaj jeszcze mamy takie kinkiety. Coś w tym stylu. To jest takie pianino, ale to pianino wygląda inaczej niż mamy te z czwórki. Więc będziemy musieli coś wykombinować. Ja wykombinuję to tak, że tutaj zrobię takie coś. Postawię takie pianino i tutaj dam po prostu szafki, które mniej więcej będą wyglądać tak i tutaj będziemy mieć pianino, żeby to wyglądało tak podobnie do tamtego. Wydaje mi się, że może być. I teraz tak, tutaj jest w tym miejscu, jest toaleta. Może zrobimy jakąś ekskluzywną bardziej. Ekskluzywny kibel, proszę bardzo. Umywalka, lustro, a damy sobie takie. I tutaj jeszcze w korytarzu widzę, że jest jakaś taka statuetka. A damy sobie może takie coś. Tam jakiś taki wazon jest, to tutaj będziemy mieć jakieś klejnoty czy coś. Dobra, także parter mamy gotowy. Teraz lecimy do góry.
O, proszę, tutaj jest jakiś dywan. A ja myślałam, że tu będzie podłoga. Tutaj we wszystkich w ogóle pomieszczeniach jakiś dywan jest. Tutaj w tym pomieszczeniu znowu powinien być fioletowy dywan, ale ja dam czerwony. W tym jest zielony dywan, a w tym jest niebieski. Ale tutaj jest taki kolorowy. No to bardzo przypomina, co tam jest, więc może użyjmy po prostu tego. I tutaj w jednej łazience są po prostu białe kafelki na podłodze. To jest w tej tutaj. Więc damy sobie białe, a w tej drugiej są takie granatowe. A może użyjemy tych? Dobra, ten pokój na pewno jest żółty. Ten pokój jest taki, ma taki w sumie sam odcień jak tutaj jest. Możemy sobie dać takie coś. Tutaj w tym pokoju na pewno jest niebiesko, więc sobie damy niebieski kolor. Damy sobie tutaj drzwi również. Tutaj jest milion drzwi, nie wiadomo z jakiego powodu. Tutaj są trzy drzwi do łazienki, która jest 3x3. Nie rozumiem tego. Tutaj na pewno są drzwi. Dobra, zacznijmy sobie od tego największego może pokoju. Tutaj mamy łóżko. Coś w tym stylu mamy łóżko. Tutaj też jest stolik nocny. Tutaj potrzebujemy okrągłego stolika nocnego. Także damy sobie takie dwa brązowe. Tutaj jeszcze stoi lampa stojąca obok tego łóżka. Taka lampa stojąca. Tutaj jeszcze wisi obraz Belli. Bella, gdzie jesteś? Dobra, nie wiem, damy sobie taki. Nie ma żadnego z Bellą. Ta komoda jest trochę wyższa, więc damy sobie tą na przykład. Tutaj mam jeszcze biurko w tym miejscu i półkę na książki. Tylko muszę znaleźć odpowiednią półkę na książki. Ho, ho, ho. I tutaj jest też telefon na tym biurku stacjonarnym, no ale my nie mamy, no to damy jakąś lampkę po prostu nocną. Dobra, teraz przeniesiemy się do pokoju Kasandry. Tutaj jest takie pojedyncze łóżko, może być nawet takie. Tutaj też jest jakiś stoliczek nocny i jakaś tam lampka. Może damy taką, bo ona jest żółta. Tutaj Kasandra ma swoją komodę. Jeszcze tutaj też ma półkę na książki i taki żółty fotel. A może wstawimy sobie taki żółty fotel. I to chyba tyle w tym pomieszczeniu. Nie widzę tutaj jeszcze jakichś innych rzeczy. I teraz przeniesiemy się do pokoju Aleksandry. Tutaj potrzebujemy niebieskiego łóżka. Może weźmiemy sobie takie. Tutaj też mamy stolik nocny. Tutaj jest lampeczka na tym stoliku nocnym. Tu już nie ma lampy stojącej, tak jak w innych pomieszczeniach. Wow! On ma tutaj taką niebieską szafę. Może być w sumie taka. I jeszcze tutaj różne zabawki mu damy. On tutaj ma takie pudełeczko. Tak, tutaj ma pudełeczko z zabawkami, a w tym miejscu jest zamek. Dobra, i teraz przeniesiemy się do tej łazienki. A czemu tutaj nie ma drzwi? W tym miejscu jest toaleta, w tym miejscu jest wanna, a w tym miejscu jest blat z umywalką i tutaj chyba nie ma lustra, bo ja pamiętam, że zawsze dokupywałam tu lustro, ale dzisiaj dokupimy. Dobra, tutaj na pewno jest wanna, tutaj w tym miejscu mamy toaletę i w tym miejscu mamy umywalkę. W tej toalecie jest, znaczy w tej łazience jest lustro i tutaj jeszcze jest jakiś kinkiet, także sobie go damy. Tutaj jeszcze do korytarza też damy sobie kinkiety. Dobra, także drugie piętro mamy, znaczy w sumie pierwsze piętro mamy gotowe i teraz przenosimy się na to drugie piętro. Dobra, na tym drugim piętrze podłoga jest drewniana, także sobie damy drewnianą podłogę, a ściany są po prostu białe. Tutaj nie ma dużo rzeczy, tutaj stoi po prostu sztaluga, także sobie postawimy sztalugę na samym środku pomieszczenia i idziemy na ostatnie piętro, czyli idziemy na balkon, który się znajduje na dachu w sumie. Dobra, tutaj zapomniałam dać tego ogrodzenia. I tutaj po prostu stoi sobie teleskop, nie ma tutaj więcej rzeczy. Tylko gdzie ten teleskop? A, tu, dobra, tutaj mamy teleskop, on stoi w tym miejscu. Dobra. Wiecie co, ja jeszcze sobie zmienię dach na taki, bo on jest taki bardziej, on nie jest taki do końca czarny, on jest taki, no taki, taki, no taki zielony można by powiedzieć, bo tamten mi kompletnie nie pasował. Także tak się prezentuje nasze odtworzenie domku ćwirów z The Sims 2 do The Sims 4. Moim zdaniem ten domek, no, nie wygląda najlepiej. Mam wrażenie, że domki w Simsach 2, pomimo że są klocami, to wyglądają jakoś tak lepiej, a jak chcemy odtworzyć to w The Sims 4, no to nie wygląda to najlepiej, bo nie mamy takich samych rzeczy w tych samych odcieniach, żeby to wyglądało tak samo. No i też nie mamy tych samych przedmiotów, co mamy w The Sims 2, więc to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Jestem zadowolona z tego projektu, myślę, że całkiem nieźle to odtworzyłam. Także teraz zapraszam Was na porównania tego domku, tak z zewnątrz i tak na taki rzut pomieszczeń wszystkich. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie, żebym kontynuowała tą serię i robiła jakieś inne domki z The Sims 2 do The Sims 4, to piszcie koniecznie w komentarzu, a ja zapraszam Was na moje inne filmiki i do zobaczenia w następnym. Na razie!